tak naprawdę powinniśmy mówić jednym głosem w zakresie polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa. Są różne programy, są różne projekty. Trzeba przejść do meritum, a nie po prostu startować już z takich okopów. Panie generale, kto pana bardziej przekonuje, obóz Prawa i Sprawiedliwości czy obóz Zjednoczonej Opozycji dla zapewnienia bezpieczeństwa Polaków? Ja w taki sposób nie kategoryzuję, czy taki obóz. Są pewne problemy i uważam, że obojętnie kto jest z jakiej opcji politycznej, to jednak powinien myśleć w sposób odpowiedzialny o bezpieczeństwie i tak naprawdę powinniśmy mówić jednym głosem w zakresie polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa. Są różne programy, są różne projekty. Trzeba przejść do meritum, a nie po prostu startować już z takich okopów, gdzie wszystko, co druga strona powie, to jest źle. Ale Szymon Hołownia mówi o na przykład kompulsywnym wydawaniu pieniędzy po latach posuchy, teraz nagle milion czołgów, Abramsów, Apaczów. No, lepiej mi się odnosić tak naprawdę do wypowiedzi chociażby takich już zdystansowanych i z ogromnym doświadczeniem prezydentów. Prezydent Kwaśniewski, prezydent Komorowski czy też ambasador Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie wiem, czy to jest kompulsywne wydawanie pieniędzy. Rzeczywiście kończyłem taki kurs w Monterey. Najpierw powinna być strategia, doktryna, później buduje się plany i do tego dokłada się programy, gdzie rzeczywiście patrzymy, co jest ważne. Natomiast takie polityczne dyskredytowanie wszystkiego też uważam za błąd, ponieważ no jednak to uzbrojenie, które kupujemy, jest po pierwsze kompatybilne, no bo to jest to amerykańskie czy te koreańskie z Korei Południowej, to wszystko jest zintegrowane i działa w systemach, czyli potrafi rozmawiać ze sobą. To nie jest tak, że to jest od sasa do lasa i to są różne systemy. Po drugie, trudno mówić nawet o przetargach. Można je rzeczywiście prowadzić, ale na zasadzie takiej to należało udowodnić, bo przecież nikt nie kwestionuje, że Abrams jest najlepszym czołgiem na świecie, że chociażby Patrioty to jest świetny system przeciwlotniczy, czy F-35 to są najnowocześniejszym samolotem. Pytanie tylko oczywiście, diabeł tkwi w szczegółach, czy nas na to stać, ile to kosztuje, no bo rzeczywiście warto pamiętać to, że kupno sprzętu to jest około 30% wydatków, a reszta to utrzymanie tego wszystkiego, wyszkolenie ludzi i cała logistyka. Jasne. Jak pan się poczuł, kiedy Donald Tusk zaczął mówić o zetkach? To znaczy, szczerze mówiąc, akurat gdyby wypowiedzi polityków, to tak słuchałem jednym uchem i zdaję sobie sprawę, że prowadzona jest jakaś walka polityczna. Bardziej interesowało mnie to i tutaj byłem jednak zawiedziony przy wypowiedziach polityków, żeby jednak odpowiadali na temat. To konferencja ma konkretny temat, to jest bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jest bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. No i wolałbym słyszeć odniesienie się do tych konkretnych zagrożeń i w jaki sposób na przykład pobudzić Europę do tego, żeby bardziej dbała o własne bezpieczeństwo, niż żeby oglądać taką trochę uderzenie tą polityką w stronę przeciwną. Wczoraj słyszałem idiotyczną wypowiedź pana Pęka w jednej ze stacji radiowych, byłego senatora, no, który mówił, że Niemcy mówią, że się zbroją, to my też musimy się zbroić, bo przecież zagrożeni jesteśmy także ze strony niemieckiej. No, otóż różne absurdalne głosy w świecie politycznym człowiek słyszy. Trudno traktować niektóre poważnie. Uważam, że to takie rzeczywiście pokazowe jest mówienie o zetkach, a wolałbym jednak zamiast takiego, powiedzmy, dosyć fajnego, populistycznego trochę obrazowania czy dyskredytowania drugiej strony, mówić o konkretnych problemach, konkretnych zagrożeniach, wspólnych pomysłach, no bo przecież o bezpieczeństwie powinniśmy rozmawiać nie tylko tutaj razem, ale chociażby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego czy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pan myśli, że ci tutaj panowie, którzy się dzisiaj zebrali, to wygrają przyszłoroczne wybory? Nie patrzę na polityków. Spotkałem tutaj wielu kolegów, generałów. Generał Różański jest rzeczywiście w sztabie chociażby pana Hołowni. No ale można przecież porozmawiać merytorycznie, posprzeczać się o pewne kwestie. Rozmawiałem z generałem Koziejem. W wielu obszarach mamy inne zdanie. To nie przeszkadza nam nawzajem się szanować i nawzajem dyskutować kwestie związane z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej. Uważam, że to jest wspaniałe forum wymiany myśli. Przyszło wielu różnych generałów, także polityków. No, w ten sposób buduje się komunikację, wzajemne zrozumienie i rzeczywiście tego typu dyskusje są potrzebne, żeby coś budować, a nie na zasadzie takiego, żeby jeszcze bardziej się dzielić.